No to zobaczmy, czy damy radę odjąć 25 od 83. Inaczej mówiąc, czy potrafimy powiedzieć, ile to jest 83 odjąć 25? Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i przekonania się, czy możecie to zrobić samodzielnie. Zakładam, że spróbowaliście sami. Podejrzewam też, że zaczynaliście obliczenia od pozycji jedności. Prawdopodobnie było tak, że stwierdziliście, że macie tu na górze 3 jedności i od tego musicie odjąć 5 jedności. Ale zaraz, zaraz. Nie da się odjąć 5 jedności od 3 jedności, bo 5 to więcej niż 3. Co tu zrobić? I to właśnie zaraz przećwiczymy. Co zrobić, kiedy na górze mamy mniejszą cyfrę? Nazywa się ta operacja pożyczanie. Musimy pożyczyć część tej wartości, która znajduje się na pozycji dziesiątek i przenieść tę część do pozycji jedności. Zobaczmy, jak to działa. Żeby lepiej zrozumieć tę operację, prześledzimy ją na trzech różnych sposobach odejmowania. Chcemy, żeby na miejscu tej trójki było coś więcej niż trzy, najlepiej pięć albo jeszcze więcej. Jak to zrobić? Możemy zabrać jedną dziesiątkę z pozycji dziesiątek, wtedy zamiast ośmiu dziesiątek, będziemy tu mieli siedem dziesiątek, a ta jedna zabrana stąd trafi do kolumny jedności i dodana do trójki da nam razem trzynaście. 1 10 stąd, dodać 3 równa się 13. Jeszcze raz, 83 to 80 i 3 jedności, ale 83 to też 70 i 13 jedności. Za chwilę przeliczymy to w jeszcze inny sposób, będzie łatwiej zrozumieć, ale teraz dokończmy to, co zaczęliśmy. Teraz zamiast trzech jedności odjąć 5 jedności, odejmujemy 13 jedności odjąć 5 jedności. I to będzie 8 jedności. Idziemy teraz do pozycji dziesiątek. 7 dziesiątek odjąć dwie dziesiątki to się równa 5 dziesiątek. Czyli wynik tego odejmowania to 5 dziesiątek i 8 jedności. Albo inaczej mówiąc 58. Odejmijmy teraz te same liczby, ale trochę innym sposobem. 83 możemy zapisać jako 80 dodać 3. To to samo co 83. Osiemdziesiąt 80 i trzy jedności, 80 i 3 jedności. A 25 to to samo co 20 dodać 5. Chcemy odjąć 20 dodać 5. Możemy więc zapisać odjąć 20, odejmujemy dwie dziesiątki i odjąć 5 jedności. Odjęcie 25 to to samo co najpierw odjęcie 20, a potem odjęcie jeszcze 5. No to do roboty. Najpierw pozycja jedności. Gdybyśmy chcieli odjąć 5 od 3 to ciężko jest to zrobić. Ale co by było, gdybyśmy pożyczyli 10 z tych 80? Jeżeli zabierzemy 10 z 80, to zostanie nam 70, a tę pożyczoną dziesiątkę dołożymy do tego, co mamy na pozycji jedności i będziemy mieli na pozycji jedności 10 dodać 3, czyli 13. Zauważcie, że ta operacja nie zmienia wartości występujących tu liczb. 70 dodać 13 to dokładnie to samo, co 80 dodać 3, czyli 83. Ale różnica jest taka, że teraz możemy od tych 13 odjąć 5. 13 odjąć 5 to 8. Jeżeli teraz odejmę 20 od 70, albo inaczej mówiąc, 7 dziesiątek odjąć 2 dziesiątki, to otrzymam 50. I otrzymujemy w wyniku takiego odejmowania 50 plus 8, czyli to samo co 58 tutaj: 5 dziesiątek i 8 jedności. Obiecałem Wam, że przeprowadzimy te obliczenia na trzy różne sposoby. Wszystkie te odejmowania w sumie są takie same, zmienia się tylko sposób zapisu. 83 możemy zapisać jeszcze inaczej. Jako 80 dodać 3 jedności. To jest pozycja dziesiątek, to jest pozycja jedności. 80, 3 jedności. I odejmujemy od tego 2 dziesiątki i 5 jedności, czyli możemy to zapisać jako minus 2 dziesiątki i minus 5 jedności. 25 to to samo co 20 i 5. Jeżeli odejmuję 25, to oznacza to samo co odjęcie 20 i odjęcie jeszcze 5. A to jest to samo co odjęcie dwóch dziesiątek i odjęcie 5 jedności. No to policzmy to jeszcze raz. Znowu stwierdzamy, że nie ma większego sensu odejmowanie 5 od 3, bo 5 jest większe od 3. Zróbmy więc coś, żeby tu na miejscu jedności pojawiła się jakaś większa wartość niż 3, a najlepiej większa niż 5. Na przykład pożyczmy coś z tych ośmiu dziesiątek. Jeżeli zabierzemy jedną dziesiątkę, zostanie 7 dziesiątek, a tę jedną dziesiątkę przeniesiemy do jedności. Jedna dziesiątka to to samo co 10 jedności, dodajemy 10 jedności do trzech jedności i mamy razem 13 jedności. Teraz możemy odejmować 13 jedności odjąć 5 jedności to 8 jedności i w kolumnie dziesiątek 7 dziesiątek odjąć dwie dziesiątki to pięć dziesiątek. No i mamy wynik. To są trzy różne sposoby na rozwiązanie tego samego zadania trzy różne sposoby na odejmowanie z zastosowaniem pożyczania.